Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dziś pokażę Wam, jak dokonać konwersji z koła z opony dętkowej na bezdętkową. Zapraszam do oglądania. I co będzie nam potrzebne do przeróbki? Pierwsza, no myślę, że bardzo istotna sprawa, jest to obręcz w systemie tubeless, w systemie bezdętkowym. Można próbować przerabiać obręcze, które nie są do tego dedykowane, ale mogą tutaj wynikać problemy, czasem się uda, czasem się nie uda. Jeżeli chcecie, aby wszystko działało bez zarzutu, raczej polecałbym zająć się przeróbką dopiero, kiedy będziecie mieli takie obręcze. I drugim, nie mniej istotnym elementem systemu bezdętkowego są opony, które są dedykowane właśnie do tubelessów. Jeżeli będziecie próbowali ze zwykłymi oponami, może się to udać, ale również może być tak, że niestety będzie to gdzieś przeciekało, nie uszczelni się to tak, jak powinno. I dodam jeszcze, że partnerami tego odcinka została po pierwsze marka Goodyear, która wysłała mi te szosowe całoroczne opony Vector 4 Season, które będę testował i myślę, że za jakieś pół roku co najmniej pojawi się również odcinek z testem tych opon. Drugi partner jest to marka Star Blue Bike, czyli włoski producent między innymi uszczelniaczy mleczka do opon bezdętkowych. Następna kwestia, taśma do uszczelnienia obręczy. I jeżeli chodzi o szerokość takiej taśmy, no musi ona być dobrana odpowiednio. Sprawdzamy, jaka jest wewnętrzna szerokość w obręczy i taśmę kupujemy co najmniej 2-3 mm szerszą. Samo uszczelnienie opony z obręczą nie wystarczy. Musimy do środka jeszcze wrać pewną ilość mleczka uszczelniającego. I aby wiedzieć, ile tego mleczka do środka wlać, przyda się albo taki pojemniczek z podziałką, albo strzykawka. Potrzebny będzie również dedykowany do systemu bezdętkowego wentyl. Przyda się również kluczyk do wykręcania wkładu wentyla i co najmniej, tu mam jedną, ale co najmniej dwie łyżki do opon. No i jeszcze jedna sprawa, czyli przynajmniej stacjonarna pompka. Natomiast od razu uprzedzę fakty i opowiem, że jeżeli będzie problem z uszczelnieniem się, czyli wskoczeniem opony na obręcz, bo może się tak zdarzyć, nie mamy tutaj dętki, która rozepchnie nam oponę, wtedy można sięgnąć już po trochę cięższą amunicję, czyli albo zbiornik, który pompujemy do 11 barów i później jednym strzałem strzelamy w oponę, aby ona wskoczyła na swoje miejsce. Można użyć również kompresora takiego domowego z zasobnikiem. No, ostatecznością jest jeszcze pompka na CO2, no, ale jest to niezbyt ekonomiczne, niezbyt ekologiczne rozwiązanie. No i zabieram się teraz za uszczelnienie obręczy. No i na początek namierzamy, gdzie jest otwór na wentyl i taśmę trzeba założyć, czy zacząć obklejanie, no te 10-15 cm przed wentylkiem, przed otworkiem na wentyl. Taśma musi się ładnie, równo ułożyć w obręczy, nie może nigdzie się skręcać i dlatego bierze się szerszą taśmę, ponieważ no tutaj na środku mamy jeszcze takie zagłębienie rowek, w którym ta taśma będzie się chowała, więc taśma musi być szersza i warto dobrze naciągać taśmę, poprawiać ją. I kiedy dojdziecie już z taśmą do końca, do miejsca, gdzie zaczynaliście, wtedy jeszcze dobrze jest w drugą stronę, 10-15 cm dalej pojechać z taśmą, tak żeby powstała zakładka w miejscu, gdzie będziemy wsuwać wentyl. Kolejny etap to zrobienie otworu na wentyl. Można w tym celu użyć gwoździa, wkręta. Raczej nie polecałbym tutaj używać noża, ponieważ dziurka, którą zrobimy, może się później gdzieś rozpruć i pójść dalej. Ja raczej preferuję używanie po prostu wentyla i od spodu na początek wsuwam tutaj wentyl, o, żeby zrobić małą dziurkę, pokazać, gdzie jest ten otwór. No i później w drugą stronę. Wszystko bez
problemu wchodzi. I końcówka wentyla musi wejść do samego końca obręczy. Jeżeli no, będzie to wchodzić z oporem, można spróbować lekko wkręcić, takim okrężnym ruchem tu wcisnąć wentyl do końca. Jeżeli w zestawie z wentylem była gumka, zakładamy ją tutaj z zewnętrznej strony. No i bardzo, ale to bardzo konieczna sprawa, czyli nakrętka, która będzie stabilizować i tutaj dociągać wentyl do obręczy. I zabieram się za montaż opony. W zasadzie nie różni się to od montowania opony pod dętkę. Zresztą nic nie stoi na przeszkodzie, aby, jeżeli ktoś będzie chciał, aby założyć dętkę. Warto jednak mieć przy sobie łyżki, tak samo jak i przy kołach dętkowych, ponieważ opony bezdętkowe mają trochę tu jednak sztywniejsze boki, trochę trudniej je nasadzić na rant na obręczy. I teraz bardzo ważny moment. Można byłoby oczywiście już na etapie zakładania opony nie założyć jej do samego końca, wlać do środka mleczko i zamknąć i zacząć pompować, ale nigdy nie macie pewności, że wszystko udało się dobrze uszczelnić, czy taśma jest dobrze naklejona, czy aby na pewno opona wskoczy bez żadnego problemu na rant. Dlatego proponowałbym na sam początek na sucho spróbować uszczelnić, czyli po założeniu opony. I proszę bardzo, opona wskoczyła na swoje miejsce, udało się to bez żadnego problemu. Natomiast gdyby nie szło właśnie tak uszczelnić opony, gdyby opona nie chciała wskoczyć tutaj na swoje miejsce, jest kilka na to sposobów. Pierwsza sprawa, można łyżką do opon popróbować trochę poodginać oponę tak, aby tutaj bliżej rantu się pojawiła. Druga metoda, którą niektórzy stosują, to smarowanie obręczy z jednej i z drugiej strony płynem do mycia naczyń, cieniuteńką warstewką przesmarować, tak aby łatwiej opona się tutaj ułożyła. Natomiast jeżeli będziecie częściej zmieniać opony, zakładać opony bezdętkowe, wtedy może się przydać też taki zasobnik na powietrze. Pompujemy go pompką i później wężyk podłączamy do opony i strzelamy ciśnieniem. Można również kupić pompkę z wbudowanym takim zasobnikiem, jeżeli nie macie pompki stacjonarnej. I ostatni już element, czyli napełnianie opony mleczkiem. Proponuje się w tym celu udać do garażu, do piwnicy, na zewnątrz, gdziekolwiek. No, jeżeli już musicie zrobić to w mieszkaniu, to raczej połóżcie chociaż trochę coś pod kołem. Ja nie mówię, że to się będzie bardzo brudzić, ale zawsze gdzieś tam odrobinkę mleczka kapnie. Tak jak mówiłem wcześniej, można byłoby teraz przy użyciu łyżki zsunąć oponę z obręczy, wlać tam do środka mleko, przekręcić trochę i później spróbować zamknąć z powrotem, nasunąć oponę na obręcz. Można to jak najbardziej zrobić, jeżeli nie macie innego wyjścia. Natomiast dużo moim zdaniem lepszym sposobem jest wykręcenie wkładu wentyla i wlanie do środka uszczelniacza przez wentyl. Na początek trzeba porządnie wstrząsnąć butelką z mleczkiem i odmierzyć odpowiednią ilość. Teraz w tym momencie na ekranie wyświetla się Wam tabelka, w której pokazana jest zalecana, sugerowana ilość mleczka, którą podaje chociażby Trek. I raczej z mojego doświadczenia wynika, że nie schodziłbym poniżej tego, co jest podane w tej tabelce. Można oczywiście, jeżeli nie chcecie robić tak często dolewek mleka, chcecie być trochę lepiej jeszcze zabezpieczeni przed przebiciami, można go wlać trochę więcej i przed wlaniem mleczka ustawcie wentyl mniej więcej na godzinie 8. Natomiast nie ustawia się go też centralnie na dole z tego względu, że mleczko zbierze się wtedy, to wlewane, zbierze się tu na samym dole, no i będzie utrudniało wlewanie coraz większej ilości mleka. Ja mam tutaj strzykawkę specjalnie dedykowaną do tej czynności. Bardzo fajnie tu się nakręca końcówkę na wentyl, tak żeby się to ładnie uszczelniło, nie kapało. No ale wystarczy wybrać się do apteki, do sklepu medycznego i zapytać o strzykawkę, najlepiej 100 ml. Ona się nazywa Żaneta. No i pyk, 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 mleczko do opony, niech sobie wejdzie. Teraz wkręcę wkład wentyla z powrotem. No i czas na pompowanie.
Tutaj przeciwnie do nalewania mleczka, wentyl ustawiamy zdecydowanie na górze, z tego względu, aby spływające, zbierające się mleczko nie zaczęło zalepiać wkładu wentyla czy chociażby końcówki na pompce. I do jakiego ciśnienia pompować opony? To wszystko zależy od tego, co podaje producent obręczy. Nie można przekroczyć maksymalnego ciśnienia, które podał producent. Tak samo jest z oponą. Natomiast do jakiego ciśnienia ostatecznie pompować, to wszystko można sprawdzić przy użyciu kalkulatora ciśnienia. Taki kalkulator przygotował chociażby Goodyear. I po kolei wybieramy tutaj jednostkę wagi, jednostkę ciśnienia. Podajemy wagę rowerzysty, podajemy styl jazdy szosowy, gravelowy, MTB cross country, ścieżkowy, enduro, downhill. Podajemy wagę roweru z ewentualnym bagażem. Tutaj jest średnica koła. W tym przypadku tutaj będzie 26 cali, 27,5 cala, 28 cali. Jeżeli weźmiemy MTB, będzie to trochę inaczej opisane, bardziej przejrzyście, ale będzie to samo. Tutaj podajemy szerokość przedniej oraz tylnej opony. W moim przypadku to będzie 28 mm. Tutaj wpisujemy szerokość wewnętrzną obręczy. Zaznaczam wewnętrzną, nie zewnętrzną. I wybieramy oponę Goodyeara, jaką mamy założoną w tym przypadku. I tutaj będzie rodzaj obręczy. I mamy tutaj tak. Tubes, czyli normalna dętka, tubular, czyli szydka, hooks tubeless, czyli to będzie opcja bezdętkowa, ale z haczykami na obręczy i hookless, czyli wersja bezdętkowa, ale bezhaczykowa na obręczy. Tu w tym przypadku wybieram tubeless hooks. I ostatnie, co wybieramy, jest to rodzaj nawierzchni, czyli sucha albo mokra. W przypadku mokrej będzie po prostu niższe ciśnienie. Ja na początek podam tutaj suchą. I po kliknięciu Calculate dostajemy ciśnienie zalecane w przedniej oraz tylnej oponie. I tak jak tutaj kalkulator podaje, jest to jedynie początek, od którego warto wyjść. Natomiast pamiętajcie o tym, aby nie pompować więcej niż zaleca producent obręczy oraz producent opony. Jeżeli nie macie opon Goodyeara, można skorzystać z kalkulatora przygotowanego przez firmę SRAM. Tutaj podobnie wybiera się takie same parametry. Różnica jest tylko tutaj w tym przypadku front tire casing, czyli przednia opona i tylna opona. Tutaj wybieramy, czy opona jest standardowa, czy jest wzmocniona. Tutaj ewentualnie jest jeszcze wybieramy oponę do downhillu. I to w zasadzie cała różnica, reszta się tutaj niczym nie różni, liczymy to w ten sam sposób. I jeszcze jedna sprawa, po pompowaniu naturalną sprawą będzie, że gdzieś na styku obręczy z oponą i w innych miejscach będzie się w niedużych ilościach wydostawało mleczko uszczelniające. To jest dobry znak, to znaczy, że ono właśnie w tym momencie uszczelnia te miejsca, które nie były do końca szczelne. I ostatni element to dobre rozprowadzenie mleka po oponie, po obręczy. Proponuję odrobinkę pokręcić sobie kołem w jedną, w drugą stronę. Tutaj jeszcze może gdzieniegdzie wydobywać się małymi kanalikami mleko. No, trzeba je po prostu wycierać i już. Ale najlepszym sposobem, czy inaczej nie trzeba tego robić jakoś długo, bo najlepszym sposobem jest założenie koła do roweru i przejażdżka. No i teraz najprzyjemniejsza część procesu uszczelniania, czyli przejażdżka. Tak jak mówiłem, 20-25 km wystarczy przejechać, żeby uszczelniacz mleczko rozprowadziło się dobrze po oponie, po obręczy, zalepiło wszystkie dziurki. Dajcie znać, czy wy jeździcie na oponach bezdętkowych, jak one się u was sprawdzają. A tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, hej!